Cały czas na hali sportowej w Blachowni trwają zmagania młodych adeptów futbolu z 2008 rocznika. Jest z nami tym razem trener Herkules Kochanowice, Bogusław Maciejewski. Witam bardzo serdecznie. Proszę coś więcej opowiedzieć o swoim klubie. Istniejecie już kilka lat, gracie na różnych turniejach w regionie i nie tylko. No istniejemy od 2008 roku, jak zaczęliśmy, powołaliśmy Herkulesa i no, cały czas jesteśmy z sukcesami, można powiedzieć, bo w pierwszym roku zaraz robiliśmy mistrza Polski, gdzie byliśmy z dziewczynkami na Wembley. Większość dziewczynek z tej drużyny gra teraz w Golu Częstochowa, gdzie u pana Zajfreda. Natomiast no, co roku staramy się walczyć w tych rozgrywkach krajowych. Na początku był to turniej Orange, później Wielgusa. Co roku startujemy w tym barku. No, w tym roku też nam się udało bardzo ładnie przejść rundę eliminacyjną i finały powiatowe na 6 finalistów. W tej chwili mamy 5 zespołów, które będą grały w marcu w finale Tymbarka. No i jeszcze został nam jeden turniej chłopaków U12 i jeżeli dobrze pójdzie, no to możemy zmonopolizować, prawda, powiat lublinicki w turnieju Tymbarka w marcu, który będzie rozgrywany na Śląsku. Dzisiaj dziewczęta występują z chłopcami równocześnie. Jest to coraz częstszy przypadek na turniejach. Trenerzy różnie zapatrują się na to, czy wystawić dziewczynę w starciu z chłopcami. Jednak te dziewczyny radzą sobie bardzo dobrze, wygrywają ostatnio mecze z chłopakami. Jak trener na to patrzy? Więc jak tutaj dzisiaj na tym turnieju akurat mam dziewczynki, które w zeszłym roku zrobiły mistrza Śląska w kategorii U8. Wszystkim tam strzały po 15 bramek. Cały rok przychodzą, ćwiczą, trenują. No i dlatego dzisiaj tutaj z chłopakami w Blachowni chciałem, żeby zagrały. Zagrają też w następną środę też tutaj w turniej, który organizowany jest przez Orlika Blachownia. Myślę, że no, dla dziewczyn jest to takie spore wyzwanie, bo piłka chłopięca jest troszeczkę szybsza, ostrzejsza, a w porównaniu to są dopiero drugoklasistki, więc one muszą walczyć w marcu w przyszłym roku w finale na Śląsku z trzecioklasistkami, dlatego wożę je po tych turniejach, aby no, nabrały doświadczenia, nabrały wprawy, rutyny. Dziewczyny po takich zwycięstwach z chłopcami łapią dodatkowego na pewno bakcyla i motywację do treningu. Widziałem kilka takich turniejów, gdzie z kolei jak chłopaki przegrali z dziewczynami, to płakali w szatni. No tu jest akurat, się cieszą, prawda? To zresztą było widać, jak po strzeleniu bramki radość wyzwala się z wewnątrz tych dziewcząt. Natomiast no, nie ukrywam, że i płaczą po stracie bramki, prawda, jeżeli grają z dziewczynami, a są to mecze takie równorzędne po stracie bramki, no zdarza się, że popłaczą sobie w szatni. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę dalszych sukcesów. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.